Jak się dziś czujesz? Nie bardzo. Pierwszy raz to słyszę. Przez ostatnie 2 miesiące rozmawialiśmy wielokrotnie i za każdym razem mówiłeś, że czujesz się świetnie. Zaczepiłem o krzesło i upadłem na pysk. Cały jestem obolały. Powinienem się cieszyć i intelektualnie to robię, bo dobrze wyszedł rezonans mojego mózgu. Guz z każdej strony zmniejszył się o 1,5 cm. Niestety wątroba nie wytrzymuje ilości leków. Odmówiono mi tymczasem dalszej chemii. Trzeba teraz podreperować wątrobę. Włączono mi specjalne leki i dietę. Źle się czuję, jest mi zimno, mam wysypkę, jedzenie nie sprawia mi przyjemności. Za oknem paskudnie, na termometrze 0, wieje wiatr od morza, a mnóstwo ludzi na mnie napiera, łącznie z obecną tu Katarzyną Jabłońską, żebym coś robił. A mnie się zwyczajnie nie chce. Dziś w ogóle mi się nie chce z tobą gadać, ale będę, bo jestem obowiązkowy. Propozycje, żeby trochę zwolnić, odpocząć czy czegoś zrezygnować, często odrzucasz. Na przykład taki wypad do Warszawy. Spędziłeś 12 godzin w autobusie, na miejscu zaledwie 4-5. W tym była krajoznawcza wizyta w Sejmie. To wariactwo. Pojechałem, bo lubię dzieciaki z naszej szkoły, które do Sejmu zaprosiła marszałek Kopacz. I chciałem z nimi spędzić ten czas. A poza tym kręci mnie taki mały lansik, że w Warszawie spotkam się z jakąś ważną osobą. Lubisz kontakty z ludźmi na świeczniku? Owszem, ale nie w tym sensie, że dzięki temu czujesz się lepszy czy ważniejszy. Te kontakty są o tyle istotne, że mogą dopomóc w realizacji różnych ważnych rzeczy. Traktuję je bez obrazy użytkowo. Czasem mnie wręcz krępuje, kiedy mówię, że spotkałem się z tym i widzę, że na kimś robi to duże wrażenie. I tak dalej, i tak dalej. Książka, w której ksiądz Jan Kaczkowski opowiada o swojej walce z nowotworem, o swoim hospicjum, o swoim codziennym życiu, o podejściu do bardzo fundamentalnych niekiedy spraw. Książka potrafi wzruszyć, potrafi rozśmieszyć i przekazać bardzo, bardzo wiele potrzebnej wiedzy, mimo tego, że jest stosunkowo niewielka. Zachęcam do tego, aby po nią sięgnąć. Dziękuję bardzo serdecznie za nominację. Ja nie będę gorszy i też nominuję kilka osób. Po pierwsze to będzie wolontariat NN, mój wolontariat NN. Zobaczymy, jak sobie z tym zadaniem poradzą. Po drugie będzie to mój szef, Romuald Dworakowski, kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. A po trzecie nominuję Adama Arczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Motocyklistów Watacha.